maltańskimi balkonami za mną, przede mną w sumie też. Dobra, ciężko jednak będzie tak pokazać. Witam Was w kolejnym filmie i powiem Wam, że zaczynam tego vloga chyba po raz piąty albo szósty, bo co chwilę jest jakaś budowa. Przeszłam całą Gzirę, ale po prostu no, nic by nie było słychać na nagraniu, więc trochę bez sensu. Doszłam do Slimy, chociaż słyszę, że tak te zaczynają stukać. Jej! Słyszałam dużo opinii, że Malta to jest taki jeden wielki plac budowy i ja się z tym zgadzam. I dzisiaj, czyli 25 października, możecie zobaczyć, to już chyba jest jesień. Co prawda mamy jakieś 25 stopni, więc no, zdecydowanie jest ciepło. No, wszyscy wokół mnie są w czymś krótkim. Przechodzę przez bary, restauracje, puby, z tym, że jest godzina 10. Raczej pustki, powiedziałabym. Rzeczywiście, zegar wskazuje 10. Myślę, że zamiast drinka wybiorę jednak kawę, bo zasypiam na stojąco. Chyba nawet widać, że mam takie wręcz podkrążone oczy. Coś ostatnio nie mogę się wyspać. Powiem Wam, albo mnie coś boli, albo moja córka nie może spać, przez to ja nie mogę spać, albo sąsiedzi stwierdzają, że pohałasujmy. Taka szarość od razu pobrzydza krajobraz. Zobaczcie. Wejdźmy. Szukam na tutejszą zimę, a polską jesień, takiego płaszcza, ale takiego krótkiego, bo autentycznie nie mam w domu nic cieplejszego od bluzy czy swetra, ale wszystko, co zobaczyłam, było raczej za ciepłe. Jakieś futro, jakaś wielka kurtka, więc pojechałam z dwa piętra wyżej. No i tak jak się domyślacie, no dział dziecięcy. Zaskakująco wyszłam z niczym, więc w sumie fajnie. Komu się chciało wieszać te wszystkie ozdoby? Oj, zdecydowanie bardziej wolę chodzić po księgarniach niż po sklepach z ciuchami. Powiem Wam, że cały czas się waham, czy robić sama kalendarz adwentowy dla córki, czy po prostu jakiś kupić. I jakoś tak w tym roku nie za bardzo mam pomysły na niego. Nie wiem, ale z drugiej strony co? Po prostu jakiś ze słodyczami? Zamknęli mi Tigera. Jak żyć? Ho, ho, ho. Pełno bombek, na przykład Mikołaj Spiderman. Po drugiej stronie inna kolorystyka. Chciałam Wam pokazać awokado, ale patrzcie, klapki. Tak naprawdę przyszłam tutaj po to. No bo po co mi 15 kubek? Tutaj jesień w pełni, proszę, kubki dynie. Wzięłam kawę dyniową, ale bez bitej śmietany, bo wtedy to już mi po prostu nie przypomina tej kawy. I udaje, że jest jesień. Pan się spytał, czy chce na ciepło, czy na zimno. Trochę sobie nie wyobrażam tego na zimno, w sensie, czy to jest smaczne. Tam jakiś pan się kąpie, więc taką mamy... O, tam też. Taką mamy jesień, 25 stopni. Tutaj też się coś dzieje. Czy to są jakieś regaty? O co chodzi? No, ale powiem Wam, że dawno tak szarego dnia nie było. Kupiłam jednak trochę więcej niż tylko tę tackę. No jednak sama zrobię ten kalendarz. Niech już będzie. Ale to może zakupy pokażę Wam już w domu, bo otworzyłam wodę i zakrętka poleciała mi tam na ulicę. Tak więc teraz muszę uważać, żeby sobie wszystkiego nie zaleć. Jest 11 i mimo tego, że jest tak szaro, to jest taka straszna duchota, że człowiek chce, żeby, nie wiem, była jakaś burza, czy żeby spadł deszcz, ale nic z tego, po prostu jest duszno. A tutaj zobaczcie takie naturalne baseny, tutaj nawet schodki. Jeszcze widok z drugiej strony. Normalnie morze zlewa się z niebem. Ale powiem Wam, że tam było coraz więcej chętnych, jak przechodziłam o tam, żeby wejść do wody. O, w sumie pode mną są ławki. To może jednak pójdę na dół. Przysiadłam tutaj na chwilę. Zobaczcie, ja mam zawsze takie coś. Żeby poruszyć jeden temat, żeby może szerzej odpowiedzieć na jedną wiadomość, którą dostałam. I bardzo chętnie bym ją tutaj Wam wyświetliła, ale już pana usunęłam, zablokowałam i tak dalej, bo na początku myślałam, że po prostu to jest taki temat do rozmowy. Natomiast potem już pojawiły się wyzwiska i tak dalej, więc panu podziękujemy. I chodziło o to, że ja już się skończyłam, w sensie tak w internecie, że jeżeli ja już nie choruję, nie pokazuję, prawda, chemioterapii czy tam innej
terapii czy cokolwiek, to ogólnie nie jestem na tyle interesującą osobą, żeby ktoś chciał mnie oglądać. Dobra, chwila przerwy na helikopter. No i cały ten esej kończył się tym, że ja to bym chciała zachorować jeszcze raz, bo bym miała o czym nagrywać. Mogłabym zdobyć więcej subskrypcji, więcej wyświetleń, na pewno potem współpracy jakieś różne z firmami i tak dalej. Więc przez to, że ja marudzę, że coś mnie boli, to na pewno chcę tak jakby wywołać ten nawrót. I tak sobie pomyślałam, czy naprawdę są na świecie ludzie, którzy woleliby mieć więcej wyświetleń na YouTubie, ale też nowotwór, i to już drugi nawrót, więc jest grubo, czy też być osobą zdrową, ale jednak tych wyświetleń mieć mniej. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wybieracie. Przede wszystkim to nie uważam, żebym miała tutaj jakoś mega mało wyświetleń. To chyba było logiczne, że jeżeli coś niezwykłego, tak to nazwijmy, dzieje się w naszym życiu, to tych wyświetleń jest więcej. Kiedy powiedzmy ktoś się rozwodzi, kiedy komuś rodzi się dziecko, kiedy, no wiecie, dzieje się coś ciekawszego niż takie po prostu, taka po prostu codzienność, no to przychodzą nowi widzowie, jest więcej wyświetleń i tak dalej. Więc dla mnie to było oczywiste, że ten poziom spadnie, ale ten nowy poziom dalej jest dla mnie mega wystarczający. I nawet jeżeli tych wyświetleń byłoby jeszcze mniej, to ja bym też dalej nagrywała, bo wiecie, przed chorobą, kiedy miałam po prostu kanał o Malcie, ja miałam na przykład 1000-1500 wyświetleń i dalej robiłam to regularnie. I póki mam tak jakby chęć robienia tego, póki mam też czas, bo raz w tygodniu no to zdecydowanie znajduję ten czas, to po prostu chcę to robić. I te cyferki to cyferki. Jasne, że z większymi przychodzą też na przykład pieniądze. Ale jestem w takiej sytuacji, że jeżeli te pieniądze nie przyjdą, to ja i tak będę nagrywać, bo tak jakby i tak mogę dalej sobie żyć. I tak jakby YouTube i te wyświetlenia i liczba subskrypcji nie ustawiają mi życia. Tam były też teksty w stylu zamknij ten kanał, jesteś zbyt nudna. Czy ja kiedyś twierdziłam, że jestem ciekawa, że ja mam jakieś niesamowite życie i tak dalej. No ale muszę zmartwić tego pana, bo nadal będę nagrywać, nawet jeżeli to jest po prostu spacer w szarościach. Wczoraj już nie nagrywałam, bo zrobiło się mega ciemno przez to szare niebo. Dzisiaj już wracamy do tego stanu przed. Ciepło, słońce, niebieskie niebo, gdzie są chmury i tak dalej. Także jesień trwała jeden dzień i pokażę wam, co kupiłam. W końcu powiedziałam, że to zrobię. I to będzie, moi drodzy, mój trochę kalendarz adwentowy, ale tu jest 12 sztuk herbat. Więc będę piła herbaty, wyglądają bardzo ładnie i mam nadzieję, że tak samo będą smakować. Szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłam, jakie są tutaj smaki, więc sprawdźmy razem. Happy Holiday, o, bardzo dużo mi to mówi. Melon miodowy, spicy, co tu jest spicy? O, rany, spicy anyż. O, nie lubię anyżu. No dobra, ale może herbata będzie smaczna, zobaczymy. I spicy pumpkin. No, mogłam jednak przeczytać ten skład. To kosztowało 15 euro. Oczywiście, że uważam, że dużo, bo w tym sklepie ogólnie ceny są dosyć wysokie, ale tak będę się przygotowywała do świąt, ok? No zobaczymy. Trochę się boję tych smaków, bo ja raczej, wiecie, herbata to zielona i to by było na tyle. Idziemy dalej. Po to poszłam do sklepu i zaraz powiem wam, dlaczego konkretnie to chciałam. Widzę, że fokus mi łapie na twarz. Halo, proszę łapać też na to. Tak więc to jest oczywiście z przeznaczeniem, żeby robić taki większy sześcienny lód, ale ja planuję tutaj wlewać ciasto na pancake'i. Pewnie kiedyś wam pokażę we vlogu, możemy zrobić taki test, czy to działa. Widziałam to na TikToku i mam nadzieję, że działa. Czyli jeszcze raz, poczekajcie, bo tutaj za dużo w mojej głowie chyba się zadziało. Więc tak, smażę sobie pancake'i. Często wsadzam je do lunchboxa mojej córce, bo bardzo lubi, więc czemu nie. Takie bardziej fit i zostaje mi trochę ciasta. Wlewam sobie tutaj takie porcje i zamrażam. I w kolejne dni nie muszę już robić na nowo, tylko wyjmuję takie hop,
Zamrożone ciasto od razu kładę na patelnię i tam się jednocześnie rozmraża i smaży i hop, gotowe. No nie wiem, ja tam lubię takie lifehacki, tak to nazwijmy, więc zobaczymy, czy to zadziała. Bo takie normalne na lód, takie mniejsze, to wychodzą takie mini placuszki, to troszeczkę szkoda roboty. A ile to kosztowało? Czekajcie, gdzieś mam paragon. 11,99. Następnie unicorn. Może tu pokażę, o tak. Więc będziemy wycinać ciastka w kształcie, powiedziałam unicorn, wiecie, już angielski kraj, jednorożec. W kształcie jednorożca, ona też ma chyba kota i no takie coś innego i planuję jej to wsadzić do kalendarza adwentowego. Myślę, że się ucieszy i będziemy sobie razem wycinać czy jakieś pierniczki, czy inne ciastka i to kosztowało 3,99. Następnie pozostając w podobnym temacie, wiecie co? Nigdy w życiu czegoś takiego nie używałam, ale bardzo mnie to zaciekawiło i to kosztowało aż 6,99. Uważam, że jak na taki stempelek to dosyć sporo, ale okej, staram się wczuć w klimat świąteczny. Ja w ogóle uwielbiam grudzień. Takie przygotowania do świąt i to wszystko, co z nim związane, no bardzo lubię. Więc to jest taki stempel, gdzie normalnie sobie wykrawamy, czy tam lepimy jakieś ciastko i robimy takie pat. I wtedy wychodzi nam taki wzorek. I to również planuję włożyć do tego kalendarza, także myślę, że fajnie, bo wiecie, tak jakby tu nie chodzi o samą rzecz, że wkładam jakiś przedmiot, tylko że po prostu ona wyciągnie to i wtedy razem sobie będziemy coś piec. A teraz uwaga, będzie produkt z cukrem. Tak, chyba włożę jej to do buta. O, czekajcie, leci mi tu wszystko. A mianowicie taka łyżka z czekoladą, że wsadzacie, no ona tylko pije mleko owsiane, w sumie nie mleko owsiane, więc do ciepłego mieszamy i powstaje czekolada, taka wiecie, gorąca. Wzięłam drugą sztukę też dla siebie, może sama sobie wsadzę do buta. Ja mam wersję tiramisu z kawą, a tutaj po prostu jest, że 40% czekolada, no. Zobaczymy. Oczywiście daleko nam do tego, mamy 25 stopni, ale myślę, że w grudniu już będzie trochę zimniej. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Bardzo Wam dziękuję w ogóle za każde zostawiane serduszko, czy to jakiś inny komentarz. To jest dla mnie duże wsparcie i takie, że wiecie, że tak jakby nie mówię po prostu do tego telefonu, tylko że tam ktoś jest z drugiej strony. Więc życzę Wam miłego weekendu i w ogóle całego następnego tygodnia. I widzimy się za tydzień. Pa!